Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić: to plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. W jakim sensie Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy? Tak, okazuje się, że to nawet nie tyle słowa Jonasza, co według Jezusa jakby Jonasz sam w sobie był znakiem dla mieszkańców Niniwy. Cała jego historia była znakiem dla mieszkańców Niniwy. Nie wiem, czy pamiętacie, Jonasz to jest taki dosyć specyficzny prorok, który najbardziej znany jest z czego? Z tego, że go połknął wieloryb i przeżył tam 3 dni i 3 noce. I widać, nie był za bardzo strawny, bo ostatecznie wieloryb co zrobił? Wypluł go na brzeg morza, więc widać, Jonasz, nie wiem, może już był stary i żylasty, w każdym razie wieloryb się nie rozsmakował w Jonaszu i go wypluł. Tak, no ja trochę sobie żartuję, ale to był bardzo ciekawy znak, bo później zobaczcie, że 3 dni, 3 noce Jezus no, spoczywał we wnętrzu ziemi, w grobie, prawda, też. Właśnie, Jezus na to się powołuje, że mówi, zobaczcie, że Niniwici odczytali ten znak, bo o co w tym wszystkim chodziło, o co chodziło w tych wszystkich perypetiach, które przeżył Jonasz. Bo Bóg wysłał Jonasza do Niniwy właśnie z wezwaniem do nawrócenia. Jonasz bardzo nie chciał tam iść, próbował uciekać przed Bogiem, wsiadł na statek, popłynął, straszny sztorm się zerwał, marynarze wyrzucili Jonasza do morza, wieloryb go połknął, wreszcie go tam wypluł na plaży. No i to wszystko jakoś Jonasza złamało, że się zgodził iść. I to wszystko też było znakiem dla mieszkańców Niniwy, do jakiego stopnia Bóg jest zdeterminowany, uparty, żeby co zrobić? Żeby ich uratować. Że cała determinacja Boga nie idzie w tym kierunku, żeby ich ukarać, tylko właśnie, żeby ich uchronić przed konsekwencjami tego, co robią, żeby ich uratować. I oni to odczytali, właśnie tą niepojętą życzliwość Boga. Tym bardziej, że Jonasz był Żydem, Niniwici byli, powiedzmy, Asyryjczykami. No, czyli tak szczerze mówiąc, to historycznie rzecz biorąc, to byli wrogowie, nie? Nie dość, że właśnie Bóg tak uparcie tego Jonasza do nich tam pchał za wszelką cenę, to jeszcze na dodatek, no właśnie, Bóg pokazał, że potrafi się posłużyć dla ich dobra, ich własnym, co wrogiem. Tam powiedzmy, ta historia Jonasza ostatecznie okazała się ważna dla niego, ale właśnie, bo Jezus wskazuje na Niniwitu, że to było dla nich znakiem, że jakby dotarła do nich informacja o wielkiej życzliwości Boga, że Bóg nie jest złośliwy, że wzywa ich do nawrócenia nie dlatego, że chce ich zguby, że chce ich uczynić ich niewolnikami, ale że chce ich ratować. Nie? Jezus mówi, zobaczcie, Niniwici to zrozumieli. Prawda? A tu jest coś więcej, mówi Jezus, niż Jonasz. Mówi, to już nie jest zwykły człowiek. Mówi, Jezus, we mnie przychodzi do was sam Bóg. Nie? I zobaczcie, my to przeżywamy na karze Eucharystii, tą wielką życzliwość Boga, który nie przychodzi po to, żeby nas zgubić, rozliczać z czegoś, żeby nas krzywdzić, czynić niewolnikami, ale że robi wszystko, żeby nas co? Przekonać o swojej życzliwości i żebyśmy my mu uwierzyli, że on w swojej życzliwości chce nas poprowadzić taką drogą, na której unikniemy wszelkiej zguby.
Właśnie, że Bóg chce nas poprowadzić dobrą drogą. Dobrą drogą. Właśnie kłopot jest taki, że my nie zawsze rozumiemy drogę, którą Bóg nam prowadzi. Czasami jakby jest zgrzyt między nami a Bogiem, między naszym rozumieniem dobra, a tym, jak Bóg próbuje nas poprowadzić. I teraz zobaczcie, że Bóg po pierwsze jak próbuje nas przekonać? Że po pierwsze próbuje przekonać nas o życzliwości. Żebym ja naprawdę uwierzył, że Bóg chce mojego co? Dobra, nie? Że On nie chce mojej krzywdy, tylko dobra. I że nawet jeśli nie rozumiem tego, co On robi, to On na pewno chce mojego dobra. Nie? Że to jest pewne, niewzruszone, że Bóg chce mojego dobra. Ja mogę nie rozumieć tego, co On robi, ale rozumiem jedno, że On chce mojego dobra. No i tu w tym miejscu się pojawia królowa z południa. Nie? Że królowa z południa przyjechała do Salomona, żeby czegoś się nauczyć. Ona nie przyjechała sprawdzać Salomona, nie przyjechała brać go pod włos, nie przyjechała wiercić dziury, czy szukać dziury w całym, nie? Nie szukała tam podchwytliwych pytań, na czym by tu Salomona przyłapać, żeby się wyłożył. Ona przyjechała z nastawieniem, że Salomon jest ode mnie jaki? Mądrzejszy. Ja się chcę od niego czegoś nauczyć. I zobaczcie, że można pytać drugiego człowieka, ale można pytać drugiego człowieka na dwa sposoby. Że można podchodzić właśnie do drugiego człowieka i pytać go właśnie w taki sposób, że tu wiercić, doszukiwać się dziury, prawda, żeby go na czymś przyłapać, żeby wreszcie się potknął i wyłożył się na czymś. A można pytać drugiego człowieka z nastawieniem, że ja się chcę naprawdę od siebie czegoś co nauczyć. I ostatecznie Jezus mówi, zobaczcie, stajecie przede mną, przed Bogiem, który jest dla was życzliwy, a ten Bóg, który przychodzi do nas w Jezusie, jest nie tylko życzliwy, ale jest też mądry, mądrzejszy od nas. I teraz sztuka polega na tym, żeby przyjąć właśnie taką postawę ucznia. Że ja mam prawo prosić Jezusa o zrozumienie, ale właśnie warto się przyglądać, w jaki sposób ja rozmawiam z Jezusem. Czy tak jak faryzeusze, którzy bez przerwy próbowali się czegoś dowiercić i tak naprawdę nie byli nastawieni na to, żeby coś przyjąć od Jezusa. Czy ja rozmawiam z Jezusem właśnie jak uczeń, który jest zachwycony mistrzem i chce nasiągnąć czym? Mądrością mistrza. To jest zupełnie inna postawa. To jest zupełnie inna postawa. Zobaczcie, że niestety nam bardzo często przychodzi przyjąć właśnie taką postawę, że ja sobie udowodnię, że ty wcale nie wiesz lepiej ode mnie. Że tak długo będę wiercił, tak długo będę świdrował, właśnie tak sobie będę budował w swoim umyśle obraz ciebie, żeby sobie udowodnić, że ty wcale nie jesteś ode mnie co lepszy, nie? A teraz Jezus mówi, popatrzcie na królową z południa. I ona przyjechała, taką drogę, mówi, przebyła. Z nastawieniem, że ja się chcę, co? Nauczyć, nie? Że ja nie przyjechałam tu sobie udowadniać, że Salomon tak naprawdę nie jest wcale lepszy ode mnie. Tylko przyjechałam się nauczyć, dowiedzieć, zyskać odpowiedzi na pytania. Właśnie, więc warto się przyglądać, jaką my postawę przyjmujemy, bo jeżeli mamy taką postawę nieustannego udowadniania sobie, że ty wcale nie jesteś ode mnie co lepszy, to nigdy nie ruszymy z miejsca. Nigdy niczego się nie dowiemy, nigdy niczego się nie nauczymy i nigdy nic się nie zmieni. Właśnie dlatego Niniwici zrozumieli, że do tej pory zmierzaliśmy w błędnym kierunku, ku zagładzie. Pomyliliśmy się. I teraz ktoś życzliwy, kto chce nas ratować, przyszedł. Przyszedł nas zawrócić z drogi zagłady i dlatego my teraz chcemy nawrócenia. To znaczy my od tego życzliwego chcemy się teraz nauczyć. Jak iść, żeby uniknąć zagłady. Chcemy się uczyć. I to jest właśnie nawrócenie, nie? Jest taki aspekt nawróceniu, że ja chcę się uczyć, nie? Chcę się od Ciebie, Jezu, uczyć, nie? Chcę się uczyć od tego, który jak widzę jest, no jakoś ma większe zrozumienie Jezusa ode mnie, to ja chcę wykorzystać okazję, żeby czegoś się co? Nauczyć, nasiągnąć. Właśnie, a to co przeszkadza, to właśnie ta wieczna zazdrość, która w nas została po grzechu pierworodnym. Nie? Że co on tutaj będzie, prawda, ten.
Właśnie dlatego tak ciężko nam ruszyć z miejsca. Właśnie. Więc warto modlić się. Modlić się właśnie o to przekonanie, że w Jezusie przychodzi Bóg życzliwy. Bóg życzliwy. I po drugie, warto modlić się o tą postawę uczenia się, że ja chcę przyjmować to, co dobre, uczyć się tego, co dobre. Uczyć się. Prawda? Amen. Właśnie widzicie, jak ktoś nie chce być przekonany, to żeby nie wiem, co się wydarzyło, to on zawsze znajdzie sobie jakąś dziurę w całym, zawsze jakiś wywiercie, jakiś haczyk. Jak ktoś nie chce być przekonany, to żeby nie wiem, jakiś znak z nieba się wydarzył, to i tak go odrzuci, jak ktoś nie chce być przekonany. Dlatego właśnie wszystko się zaczyna od uznania autorytetu, że tu przychodzi ktoś mądrzejszy, ktoś, kto wie. Ktoś, kto wie, co jest dobre i że my chcemy się od niego dowiedzieć, co jest dobre, a nie szukać dziury w całym. Czy warto właśnie uważać na tą postawę, bo to człowieka kompletnie zamyka. Bo to człowieka kompletnie zamyka. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.